Po występie w The Voice of Poland o Dorocie Osińskiej usłyszał cały świat. Właśnie przypomniała o sobie na koncercie TVP. Dorota Osińska była objawieniem drugiej edycji The Voice of Poland, doprowadziła jurorów do autentycznych łez. Piosenkarka powróciła na koncercie Gwiazdy The Voice i zaskoczyła widownię. Dorota Osińska zachwyciła w The Voice of Poland. Dorota Osińska pojawiła się w drugiej edycji The Voice of Poland i już od pierwszych wydanych z siebie dźwięków zahipnotyzowała wszystkich trenerów. Jurorzy zgodnie odwrócili fotele, a ich reakcja nie dawała żadnych wątpliwości, oto stanął przed nimi prawdziwy talent. Po policzku Marka Piekarczyka spłynęła łza. Ogromnego wzruszenia nie potrafiła ukryć nawet ówczesna prowadząca show, Marika. Wkrótce dołączyła do nich Justyna Steczkowska, która dosłownie wybuchła szlochem. Fenomenalny występ w The Voice of Poland. Jak śpiewasz, to jestem bezbronny jak dziecko. Jak śpiewasz, to czuję, że właśnie dostałem nagrodę. Za to, że przez całe życie żyłem w ten sposób, by po 60 mieć łzy wzruszenia w oczach, że nie zniszczyłem tego w sobie i nie dałem tego zniszczyć w sobie. Pamiętaj, ty też to chroń, co dzisiaj się zdarzyło, pamiętaj o swojej wielkiej sile. Nie zmarnuj tego, apelował Marek Piekarczyk. Nie zmarnowała. Od tamtego czasu Dorota Osińska wydała 4 kolejne albumy, z których ostatni wydany został w ubiegłym roku. Tymczasem w piątek ponownie podziwiać mogliśmy ją na scenie The Voice. Dorota Osińska powraca do The Voice of Poland. W ubiegły piątek odbył się drugi z koncertów TVP organizowanych w studiu The Voice of Poland. Podczas show występują największe talenty z dotychczasowych edycji programu. Nie mogło zabraknąć zatem Doroty Osińskiej. Choć piosenkarka ostatecznie nie wygrała programu, ustępując pierwszego miejsca Natalii Sikorze, 8 września po raz kolejny udowodniła, że jest jedną z najbardziej niezrównanych artystek w Polsce. Dorota Osińska wykonała utwór Calling You z filmu Bagdad Cafe, dokładnie ten sam, który doprowadził do łez jurorów podczas przesłuchań w ciemno, przed 10 laty. Piosenkarka dokonała niemożliwego i zaśpiewała jeszcze lepiej niż za pierwszym razem, doprowadzając publiczność do prawdziwej euforii.